Siema siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku z Farfuu, z edytora przygód Witam was bardzo serdecznie w właśnie skończonych przygodach edytora przygód ym, Dzisiaj będziemy robić sobie prawdopodobnie jakiegoś takiego tutaj Tak samo, tak jak wam tutaj już w ostatnim odcinku mówiłem To jest, to jest, ym, no to jest rybak, to będzie rybak ym, I tutaj ym, do, z rybakiem sobie po prostu pogadamy Więc moment, to będzie rybak to będzie rybak, który będzie sobie na pewno Na pewno będzie sobie stał w jednym miejscu Żeby się za bardzo nie ruszał Daj podnieść drużyna, na razie czegoś takiego nie będę mówił Damy mu nieskończoność HP Żeby się nie dało go zabić No i pokojowy, niech będzie pokojowy Albo neutralny, niech będzie neutralny Najlepiej żeby był neutralny W ogóle wszyscy powinni być neutralni Ale to już, to już za późno Zwłaszcza oni, a oni są neutralni To bardzo dobrze, Ok. W takim razie, chciałem zobaczyć jak wygląda ten pierwszy akt tak, dokładnie. Mamy pierwszy akt to jest porozmawianie z nim, a drugi akt to jest porozmawianie z nim, z nim albo z rybakiem. I teraz tak. Rybak mówi nam, że tak, słyszał o tym artefakcie. Hmm, słyszałem o tym artefakcie. W takim razie, w ogóle, dlaczego ja używam Ondegusa zamiast używać jakiegoś tego mojego innego? Dobre pytanie. Nieważne. Hmm, tak, słyszałem o tym. W takim razie, powiedz mi, nie wiem, gdzie to jest. Um, dobrze. Powiem ci. Um, ale nie za. Nie za darmo. Kurde, nie umiem pisać. Nie za darmo. Ok. Powiem ci, ale nie za darmo. I teraz tak, my musimy się zgodzić na to, żeby, żeby powiedzieć. Ok, dobra, nie za darmo, rzeczywiście. W takim razie, co muszę zrobić? Musisz. Musisz. Y, wykonać dla mnie. Pewne zadanie. Nie wiem. Przynieś mi jabłko? Nie wiem. Przy, przynieś mi. Ble. Nie wiem. Mój syn ma dzisiaj urodziny, a ja nie mam dla niego prezentu przynieść Dobra, moment. Będzie przynieść mi prezent dla mojego syna. Nie wiem, co to może być. Co to może być. Ma być fajne. Powodzenia. Okej, okay, tutaj już będzie powiedzmy zadowolony, bo wierzę że. Bo wie, że jestem, że się zgodziłem i tak dalej. Okej, okay, czyli mamy sobie takie. Czyli mamy sobie po prostu taki cel, pierwszy cel. Okej, okay, w takim razie wypadałoby zrobić coś innego jeszcze. Bo tutaj możemy pogadać z nimi, pogadać z nimi, nie wiem jaki tutaj jest tekst celu. Nie mam pojęcia, a tutaj odwal się nic nie wiem. Okej, okay, tak to będzie. W takim razie. Dobrze, dobrze, niech będzie. I wtedy pójdziemy sobie do takiego tutaj do takiego rybaka. I to jest drugi akt. Kto pyta nie błądzi, tak się nazywa. Teraz tak, musimy znaleźć jakiś fajny domek dla tego naszego rybaka. Myślę, że po prostu sobie wybiorę jakiś taki domek, który rzeczywiście będzie wyglądał jak rybak. Będzie wyglądał, znaczy jak chatka rybaka, nie nie to, że jak rybak. Chatka rybaka, taka jakaś mała drewniana chatka na, na przykład chatka rybaka, dokładnie, o to mi chodziło. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, chociaż używałem tego w poprzednich przygodach. W sensie w, w, wiecie, no, yy, w epickiej przygodzie, tak to nazwałem. <laughs> Używałem takich chatek, ok, bardzo fajnie. Czyli mamy chatkę rybaka, tutaj będzie stał gościu, który nazywa się Rybak, ok. I bardzo fajnie. Teraz dostaniemy od niego zadanie, żeby no, znaleźć, znaleźć coś tam. Teraz w ogóle to tak, musimy zrobić i to, i to, i to. I to jest najgorsze, że właściwie musimy zrobić i to, i, i, i inne. Szkoda, że nie da się zrobić czegoś takiego, a w ogóle tutaj zobaczcie, tekst celu to można wykrzyczeć, tak? Dymek radiowy, dymek podpisów, dymek myśli, musi... a nie, dobra, to jednak nie o to chodzi, a tutaj właśnie, można wybrać tutaj tego Kungurelisa, nie wiem, nie wiem w sumie czemu, no mógłbym go wybrać, ale czy ja wiem, czy ja chcę go wybrać, na razie niech będzie ten ondegus, bo tego jeszcze nie skończyłem, ale... No dobra, nie, niech, niech będzie ondegus, niech będzie ondegus. Skoro już robiłem pod ondegusa, to niech będzie pod ondegusa. Ech, 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 dobrze, co my możemy zrobić w takim razie? Teraz musimy przejść do następnego aktu i w następnym akcie musimy zdobyć właśnie jakiś prezent dla tego syna, no po prostu dla syna... Dla syna rybaka. I teraz tak, mamy tutaj właśnie. Musimy wybrać coś z tych wszystkich rzeczy, które są tutaj, bo na pewno jest to któreś z tych rzeczy. To musi być: to są owoce, jakiś niebieski, niebieski miecz. Podarunek! Po prostu podarunek to jest coś coś, coś idealnego. Po prostu ja myślałem, że dam jakąś piłkę czy coś, ale jest podarunek. Ok, teraz stop, w ogóle usuńmy to. Um, udamy się, nie wiem, do sklepikarza, który sobie będzie miał sklepik, będzie sobie miał sklepik, i on będzie sobie siedział tutaj. Powiedzmy. Czyli teraz szukamy kogoś, kto będzie sklepikarzem. Może być ten. Akurat sklepikarz to nie ma znaczenia. Jaki jest. Tutaj będzie sobie jego sklepik. I teraz tak. Musimy go zedytować. Sklepikarz. Dobra, mamy sklepikarza. Który jest nieśmiertelny. Jak każda postać, która jest potrzebna do ukończenia całej misji, prawda? Stacjonarny, bo on nie może chodzić tutaj. Wypowiedzi i podpisy. Hmm. Kupujcie. Kupujcie. Najtaniej u mnie. Najtaniej u mnie. Nie wiem. Dzisiaj promocja. Dzisiaj promocja. Jakieś takie rzeczy sobie będzie gadał. Cały czas oczywiście będzie uradowany. Uradowany. To niech będzie. Fajnie. Teraz mamy oczywiście akt trzeci, bo każdy w innym akcie może być inny. I ja to wiem. Ale dobrze. Dobrze, niech będzie. Czyli on by w pierwszym akcie, w pierwszym i drugim akcie. By nic powiedzmy nie miał, nie wiem. Tutaj, a tutaj on, bo on chce nam dać. Daj. Dowolnie. Nie, 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 nie. Ok, czyli robimy podarunek. Mhm. I teraz ten musi podnieść. Najpierw podnieść. Podnieść cel. Podnieść to. Cholera. Dobrze się zrobiło, dobrze się zrobiło. Aha, nie masz podnieść to, ok. A później daj. Cel. Daj celowi. I on da to mnie. Ale dopiero fajnie było po rozmowie z nim. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. A ja wtedy. Ojej, to w pierwszym akcie, tak? On to w ogóle tak ma. Hmm. Chciałbym, żeby to było tak. Żeby w akcie trzecim rzeczywiście tak było, ale w akcie pierwszym masz mieć brak. W akcie drugim masz mieć brak, i w akcie trzecim to jest, chyba że tylko w akcie trzecim do wszystkich aktów włącz-wyłącz. Tak, i to jest tylko w tym akcie. Czyli teraz nie, nie podnieś dowolnie, tylko podnieś, podnieś cel dokładnie i tutaj daj celowi. OK, I to by tak działało, i teraz w tych aktach jest inny. A w tych aktach jest tylko taki. Dobrze, to skoro ja jestem w trzecim akcie, to ja sobie będę musiał z nim porozmawiać. Porozmawiaj z. I teraz tak. Yy. Mam coś idealnego dla małego chłopca. Mam coś idealnego dla małego chłopca. Ok. Yy. Zapakować. Yy. dobrze. Yy. Poproszę. Ileś tam pieniędzy. Hmm. Nie wiem. Nie wiem. Poproszę. Nie wiem. 33,64 dolara. Simoleona, znaczy się. 33,65. Niech będzie. Hmm. 33,69 powiedzmy. I tutaj będzie. Mogę być winny grosika? <noise> Dziękuję. Okej, okay, tutaj będzie. Tutaj będzie taki, tutaj będzie jakiś <laughs> przestraszony, tutaj bez emocji, bez emocji, bez emocji. Okej, okay. i to powinno być dobrze. Teraz zaczynamy. W którym akcie ja zaczynam? Zaczynam w akcie pierwszym. Więc tak, pan prezydent wezwał cię do siebie. Nie wiadomo o co chodzi. Pójdź do niego i sprawdź to. Dobrze, no to sprawdzimy o co chodzi, tak? No oczywiście my to wiemy dokładnie. Dlatego nawet nie chcę się z nimi gadać. Po prostu chcę ten. Zaczynamy się drugi akt. Popytaj różnych ludzi. Może wiedzą o co chodzi. Teraz mamy porozmawiać z nimi. Ym, na przykład z takim, z mieszkańcem sobie mogę porozmawiać. Tutaj jest pan sklepikarz. Najtaniej u mnie. Bardzo fajnie, że on takie coś rzeczy. Że, że, tak, że takie mówi. Dobra, mam porozmawiać z nim. Tak sobie jest, tak sobie jest. Coś tutaj. Mu nie... nie mam pojęcia. Okej, okay. z nim już mam. Teraz mam porozmawiać jeszcze z kimś takim na przykład. No to porozmawiajmy z nim. Nic zły, a nie zły, odwal się, nic nie wiem. Okej, okay, bardzo fajnie. I teraz musimy porozmawiać jeszcze z rybakiem. Najgorsze jest to, że no można porozmawiać z nim jeszcze zanim porozmawia się z tamtymi, prawda? No ale no trudno, no nie mogę tego zrobić w oddzielnych aktach, dlatego że... Po prostu nie starczy mi aktów, bo tutaj z tego co pamiętam jest tylko 8 takich aktów, więc no ogranicza mnie to koszmarnie i przez to nie mogę po prostu zrobić tak, jakbym chciał do końca. Dobra, mamy rybaka, tutaj jest chata rybaka, wszystko bardzo fajnie wygląda. Sprawdźmy tego rybaka. Hello! Porozmawiajmy. Tak, słyszałem o tym. Dobrze, powiem ci, ale nie za darmo. Musisz wykonać dla mnie pewne zadanie. Mój syn ma dzisiaj urodzinę i ja nie mam dla niego prezentu. Przynieś mi prezent dla mojego syna. Nie wiem, nie wiem, co to może być. Ma być fajne. Powodzenia. Ok, Mamy kolejny akt. Bardzo mi się to podoba. Mamy kolejny akt. Porozmawiaj z następującym stworem. Sklepikarz. Okej. Okay, to teraz pójdziemy sobie do sklepikarza. Pójdziemy sobie do sklepikarza. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku Ymm, i że on mi to po prostu da. Że zanim ja on mi coś da, to ja z nim będę rozmawiał. Tak? Okej. Okay. Jak to wygląda? On mi to daje, czy ja teraz z nim rozmawiam? Uwaga. Mam coś idealnego dla małego chłopca. Zapakować? Proszę, 33,69. Mogę być winny grosika? Jest taki przerażony, nie za bardzo to widać. Ale dziękuję. Okej, okay, bardzo fajnie. I teraz on mi to powinien dać. On mi to powinien dać, bo w ogóle tak. Muszę mieć inną rzecz jeszcze w tym trzecim akcie. W, w trzecim akcie muszę mieć jeszcze, żebym wziął to. Daj, nie, właśnie podnieś. Albo, dobrze, daj. Daj to. Mm -hmm, daj to. I trzeba to dać rybakowi, który jest gdzieś tutaj, ale... Dobra, czekajcie, oddalmy. Ach, oddalmy. I tutaj to widać. I ja to mam dać jeszcze rybakowi. I teraz powinno być, powinienem mieć znowu możliwość porozmawiania z nim, tylko najgorsze jest to, że to niekoniecznie będzie po kolei, tylko będzie to można zrobić... Ten świetnie. Ym. Dobra, na razie dam tylko to, żeby, żeby sprawdzić, czy tak się da. Ym. Aha, można to zrobić tak, żeby nie było to widoczne. Jak nie będzie widoczne, to teoretycznie się nie będzie dało, chociaż się będzie dało, wiadomo. No ale no fajnie, można to zrobić w ten sposób. Dobra, załatwmy to. Szkoda, że nie mogę zacząć sobie tylko od trzeciego aktu, nie. No ale dobra, muszę to. Testować, no tak to jest już, że będzie trzeba testować takie rzeczy. Nic z tym nie zrobię. No i trudno. No i trudno. Panie prezydencie, Hono tutaj. Mm, teraz po prostu będę wszystko przemijał. Przejdźmy sobie tędy, wylećmy stąd. Z tym mam sobie porozmawiać. ok bardzo fajnie, z tym sobie rozmawiam, bardzo fajnie. Ok, jak się przemija wszystko, to nie ma żadnego problemu z tym. Ok, mam iść tędy. No to sobie idę. Mam teraz porozmawiać z rybakiem i oczywiście dowiedzieć się, co muszę zrobić, żeby on mi powiedział coś o tym artefakcie. Dobra, panie rybaku, panie rybaku, Djochu, dziochu. dobrze, dobrze. Mm, teraz tak. Mogę z nim porozmawiać i to jest najgorsze: że ja mogę z nim porozmawiać. Co się dzieje? Nie chciałem tego zrobić. No dobra, no trudno. To w takim razie zrobimy inaczej. Ojoj, nie to. Czyli to rzeczywiście musi być w innym akcie. No, bo musi być w innym akcie. Jak to usunąć? Usuń. Dobrze. Czyli damy to jemu, on się ucieszy, i przechodzimy wtedy do następnego, już czwartego wtedy aktu. I teraz, jak jest czwarty akt, to musimy sobie z nim porozmawiać. I teraz jest tak. Świetnie. Świetnie. To będzie idealne. To będzie idealne, tak? Dokładnie. I teraz on będzie bardzo szczęśliwy. Oczywiście. Oczywiście, że powiem. Oczywiście, że nie wiem, że dotrzymam umowy. Że dotrzymam umowy. Hmm. Artefakt. W ogóle tak. Piszcie, proszę, nazwy tego artefaktu. Jak to by się mogło nazywać? Byłbym bardzo wdzięczny, bo rzeczywiście, cholera, nie mam pomysłu. Nie chcę znowu wymyślać jakiejś głupo, głupoty. A to byłoby fajne, żeby, gdybyście wy mi po prostu podpowiedzieli nazwę. Taka fajna interakcja z widzami. Oczywiście, że dotyczyła mowy, coś tam jest w posiadaniu złego czarownika. Powiedzmy. Znajdziesz go po drugiej stronie lasu. Dobrze. Uważaj na potwory. Uważaj na potwory. Las jest ich pełen. Dobra. Powodzenia i dziękuję. Dobrze. Może dziękuję i powodzenia. Dziękuję i i powodzenia. Dobrze, dziękuję i powodzenia. Czyli mamy z nim już misję. Wtedy z nim sobie porozmawiamy. I teraz po drugiej stronie lasu powiedziałem. Gdzie jest las? To jest dobre pytanie. Muszę gdzieś zrobić las. Nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś zrobię. Taki żeby był. Wiecie. Nie, po drugiej stronie lasu to może nie jest dobry pomysł. Po drugiej stronie wody. Gdzie on może być? On może być. Po drugiej stronie miasta. Jest zwierzę, po drugiej stronie miasta. Tak zrobimy. Dobra, tekst celu. Znajdziesz go po drugiej stronie miasta. Znajdziesz go w. Znajdziesz go w wieży. W wieży po drugiej stronie miasta. Dobra, ok. I teraz, teraz musimy pójść oczywiście na drugą stronę miasta i zrobić tutaj wieżę. Dobra, to zrobimy tutaj wieżę. Oczywiście wieża będzie zdecydowanie jakoś chroniona. Trzeba będzie coś tam pozabijać, żeby się do tej wieży dostać. A później coś się jeszcze, jeszcze coś się zrobi. Um, tutaj jest wieża, to jest jeden z moich budynków i wydaje mi się, że on będzie najlepszy do tego, do tego celu. Ale jeszcze sobie poprzeglądam inne, inne rzeczy, żeby tutaj może rzeczywiście jest jakaś fajniejsza wieża. Taka bardziej, nie wiem, wizardowa, w sensie czarodziejska. No, zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj widzę drogowskaz, cudownie, po prostu cudownie. Widzę, że nie ma tutaj specjalnie żadnej wieży. Może jeszcze coś tam się znajdzie. To jest w miarę ok. więc, ale i tak wydaje mi się, że moja wieża będzie lepsza. No, no nie ma tutaj, nie ma tutaj niczego takiego. Oczywiście znaczy wiadomo, że jeszcze się nic nie skończyło, więc jeszcze jest możliwość, żeby było tak. Jak jest tu? Mm -hmm. Może bym napisał wieża. No dobra, napiszę. Wy. Jeż. Wieża. O, cudownie. Kolczasta wieża. Mała wieża Koloseum, coś tam, bla, 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 bla. Takie coś, jest fajne. To mi się bardzo podoba. I myślę, że tego użyjemy. Dobra, no to użyjmy tego. Tutaj będziemy mieli tę wieżę. Powiedzmy, będzie sobie stała tutaj. I będzie sobie taka duża. Taka duża po prostu wieża. Bardzo fajnie. I teraz tak. Teraz musimy zrobić takiego jakiegoś wizarda Charizarda, na przykład Charizard będzie, będzie wizardem Ale nie, bo ten Charizard jest bez sensu, bo on nie ma ogona Bo zapomniałem mu zrobić ogon Więc to nie będzie Charizard Hmm... Blablabla. Co tutaj może być takim właśnie Jakimś magikiem jakim... O, ten wygląda jak Ten wygląda jak Anorektus. ale Nawet Anurectus pasuje na, na takiego właśnie wizarda Oj oj, 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 nie chcemy epickiego. Chcemy po prostu dużego stwora. Okej. Okay. I to będzie ten czarodziej. To będzie ten czarodziej. Niech on sobie będzie czarodziejem. Bardzo, bardzo fajnie. W sumie może tak zrobimy. Tutaj będzie wejście do tego. I on sobie tutaj... Czy tutaj jest w ogóle wejście do tej wieży, czy nie ma nigdzie? Chyba nigdzie nie ma. Okej, okay. no to niech sobie będzie tutaj. Może sobie być gdziekolwiek. W sumie nie obchodzi mnie to do końca. Hmm. Gdzie jest miasto? Tam jest miasto. Bardzo dobrze, teraz trzeba jakieś mury zrobić wokół tego miasta, ale może najpierw zrobimy tak. To będzie czarownik. Czarownik. Czarownik będzie neutralny i będzie nieśmiertelny. I on będzie oczywiście stał sobie. I teraz tak. Trzeba by zrobić coś, co znowu byłoby drużyny, no cudowne po prostu. Czy nawet teoretycznie pasuje, ale, ale jednak nie. Jednak nie, nie, chcemy czegoś takiego Ok, zróbmy coś innego Jakiś mur Teraz no, znowu wpiszę tutaj mur I niech będzie mur Trzeba będzie zrobić mur wokół tego Wokół tej wieży, żeby nie dało się tam dostać bez, bez tego, prawda? Szkoda, że ten mój gość umie latać, bo będzie w stanie tam przelecieć Ale i tak damy mu takie Damy mu takie zadania, żeby po prostu musiał pokonywać te stwory A nie No i tyle, po prostu żeby musiał pokonywać te stwory Dobra to tak. Teraz trzeba wybrać ten mur. Nie wiem, jaki tutaj może być mur. Jakiś taki złowrogi mur. Nie wiem, chyba dam taki. Taki sobie. Taki sobie mur. To jest koniec jakiegoś muru, jakiegoś tam. Trudno. Trudno się mówi. Niech będzie taki, jaki jest. Okej, okay, w ogóle to tak. Zrobiłbym tutaj. Em, właśnie, nie wiem, specjalne to będzie. Taki, żeby zrobić super płaskie. Trudno. Ok. Jest, jest dobrze. Niech sobie takie będzie, bo to jest wieża magiczna, niech sobie taka będzie. Tryb budowy. Okej. Okay. Teraz tak. Tu chcemy zrobić coś takiego, żeby by się nie dało dostać tu do tej wieży. Hm. Nie wiem jak. Nie wiem jak. Nie wiem jak. Może bym zrobił coś takiego. Teraz sobie będę kopiował. I robił tak, tak pięknie, pięknie. Teraz będę tak robił zawsze, w sensie cały czas, i aż zrobię, aż otoczę całość. Jak otoczę całość, to wtedy będzie można coś tam, coś tam zrobić. W sensie jakieś potworki umieścić w środku, te sprawy zobaczymy dokładniej. A tutaj teoretycznie nie będzie się dało przejść. Znaczy, będzie się dało, no bo wiem, że mam latającego gościa, ale zakładamy, że nie mam latającego gościa, więc nie da się tędy przejść, powiedzmy. Tak sobie, tak sobie możemy założyć, tak sobie możemy powiedzieć, że było jasne, że nie wolno tędy przechodzić inaczej. Czekajcie, bo to jest za bardzo w tę stronę. Ok, powinno być tak. Teraz troszeczkę bardziej tak. Ojej, ale troszeczkę bardziej jeszcze. Ciach. Oj, oj, oj. oj. Dobra, niech będzie tak. I teraz tu. Będzie sobie tak. Ok, zrobimy sobie coś takiego. I będzie jedno wejście. I trzeba będzie pokonywać po kolei po prostu stwory, które będą sobie tutaj w środku. Będzie dana trasa wyznaczona. Będzie sobie wyznaczona trasa. Mhm. Ok, widzę, że tutaj mamy wejście. Okej, okay, no to tutaj będzie takie sobie wejście. Takie sobie dziwne wejście, ale będzie wejście. Oj, nie o to mi chodziło. Dzielić. Ym, dobra, to niech będzie takie coś. Tylko obróćmy o 180. Czy takie coś się uda? Taki zabieg nam tutaj do przeprowadzenia. Chciałbym przeprowadzić. Chyba nawet się udało. Nie widać nic, nic nie widać, prawda? E, no jest git. Więc tutaj mamy wejście. I tutaj teraz mamy. Musimy przejść tutaj. Nie, przy. Aha, bo tak to się nie da, ja myślałem, że da się zrobić tak I podejść tutaj na przykład A da się do tego I podejść do Połącz z Podejść do Okej, okay, czyli my musimy podejść do tego W ogóle, co to jest? Do tej danej tej Podejść do jednej, koniec muru tego, ale Do wszystko Nie, 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 nie. Hmm Bym chciał, żeby podejść tu, do jednego, rzeczywiście do jednego, ale tylko do tego, a nie do każdego możliwego. A to chyba tak będzie działało. Tak mi się niestety wydaje. Czyli to by było złe. Chyba, że tutaj bym dał na przykład coś takiego. Hmm. Mógłbym tutaj dać po prostu coś takiego małego, taki, taki agaw. Ok. Okej, okay, mógłbym dać jakieś inne małe roślinki? Czekajcie, flora. Takie jakiś flora, jakiś mały rośliny, którego nigdy nie będę używał. Na przykład. Hmm, co tutaj mo można dać? Nie wiem, dajmy to, bo, bo tak, bo, bo taką mam ochotę. I to sobie zmieńmy. O nie, można zrobić tak, że to będzie zamaskowane wejście takie. u, zamaskowane wejście, i tak się powinno dać tędy wejść. I teraz tak, musimy tu dać to, i będzie podejść do. Podejść do, i wtedy mamy tutaj podejść do. I teraz możemy może zacząć nam się kolejny akt. Czy, czy coś takiego. Możemy porozmawiać z tym drzewem, czy coś, albo nie, albo będzie tutaj strażnik. Najpierw mamy podejść tutaj, żeby było wiadomo, mamy podejść tutaj dosłownie tutaj. I teraz tutaj będziemy mieli strażnika. Strażnika, ale nie takiego strażnika tamtego strażnika. Będziemy mieli możnik, będzie ten Charizard, cholera, jasna. To nie będzie Charizard, tylko będzie po prostu pomarańczowy smok, czy coś w tym stylu. Bo wiem, że ten Charizard powinien mieć teoretycznie inne skrzydła i powinien mieć ogon, ale skoro nie ma, no to nazwiemy go <laughs> po prostu pomarańczowym smokiem. I teraz tak, z nim trzeba będzie pogadać. On będzie sobie neutralny. On będzie miał y, życie. Albo nie, może nie mieć życia. Znaczy, może mieć ten. I on będzie sobie takim. takim. Y, strażnikiem. Strażnik. Wieży, na przykład, i będzie strażnikiem wieży, i on z nim się z nim trzeba będzie po prostu porozmawiać. Ok, czyli z nim porozmawiamy. I teraz <laughs> chcesz chcesz się dostać do czarownika. Dobrze, ale musisz wiedzieć że aby do niego dotrzeć, nie, nie aby, aby z nim porozmawiać, z nim porozmawiać, musisz zabić wszystkie potwory znajdujące się w obrębie tych murów. Cudownie. Inaczej nie będzie chciał z tobą. Z Tobą rozmawiać. Cały czas kurde się mylę i piszę z Tobą ciebie z wielkiej litery. A tego się nie robi tutaj, no bo po prostu piszę to, co on mówi. Więc nie piszę personalnie do kogoś tak, jakbym ja pisał, na przykład do Was. To Was wtedy mówię, że do Ciebie. Jeśli piszę do kogoś i mówię, piszę do Ciebie, to wtedy piszę Ciebie z wielkiej litery. A jeśli tylko to jest opis tego, co on mówi, no to piszecie normalnie z małej. No i dobra, niech mu będzie. Ym... Dobra, czekajcie. Jeśli to nie jest nic ważnego, lepiej się wycofaj. Jednak się podejmiesz? Podejmiesz? W takim razie powodzenia. Ok, mamy kolejną rozmowę z takim ziomkiem. Teraz tak. Na koniec odcinka, bo zaraz będziemy mieli koniec odcinka, robimy sobie teści, czy to wszystko mi dobrze działa. Więc będę przemijał te dialogi, które już widzieliśmy. Tak jak na przykład z takim prezydentem, to już nie ma co po prostu rozmawiać. Wiadomo o co chodzi, no bo wszyscy chyba oglądali ten odcinek, a już w tym odcinku to było. Więc ktoś, kto jest w tym momencie, raczej oglądał poprzednią część odcinka. Okej, okay. z nim też jeszcze rozmawiałem, z tym też rozmawiałem, nie ma co. Idziemy do. Idziemy do tego rybaka. No i zobaczymy jak tam, ten rybak sobie radzi. Zobaczymy. No, jest tam rybak, ma full HP w sensie nieskończoną ilość HP, więc no może być różnie. Zobaczmy rybaka. Jestem rybakiem. Dobrze. Z tą porozmawiam, z tą porozmawiam, bo słabo z tobą. Tak, słyszałem o tym. Dobrze powiem ci, ale nie za darmo. Musisz wykonać dla mnie pewne zadanie. Mój syn ma dzisiaj urodzinę, a ja nie mam dla niego prezentu. Przynieś mi prezent dla mojego syna. Nie wiem, co to może być. Ma być fajne. Powodzenia. Okej. Okay. W takim razie my się udajemy do sklepikarza. Mamy tutaj porozmawiać ze sklepikarzem i znajdź następujący poda obiekt podarunek. Bardzo dobrze. Czyli teraz idziemy rozmawiać ze sklepikarzem. Później w ogóle w następnym odcinku jeszcze dodamy rzeczy w sensie, jakieś drogi do, do tej chatki i do wieży, ale to dopiero później. Dobra, kupujcie, kupujcie, kupujcie. Tak, ja sobie gadam z nim. I to jest... Oj, 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 oj. Tak, ja sobie z nim gadam. Jest. Mam coś idealnego dla małego chłopca. Zapakować? Poproszę 33,69. Mogę być winny grosika? Dziękuję. Okej. Okay. Bardzo fajnie. teraz ja muszę wziąć to od niego. Prawda? Dlaczego on mi tego nie daje? Miał mi to dawać. No... Kurde. O, dał mi. Bardzo dobrze. I teraz ja mam to. Dzisiaj promocjo. Bardzo dobrze. I teraz ja z tym, jak już mam podarunek, to mogę udać się do. To mogę się udać po prostu do, do rybaka. Bardzo fajnie. No iść idź, idź, idź do tego rybaka. On sam już to chce ode mnie, więc. Fajnie, dobra, wziął to. I teraz mamy kolejny akt. Kolejny akt. Akt czwarty. I z nim porozmawiamy teraz. Mhm. Mm Świetnie, to będzie idealne. Oczywiście, nie o oczywiście, że dotrzymam umowy. Coś tam, coś tam jest w posiadaniu złego czarownika. Znajdziesz go w wieży po drugiej stronie miasta. Uważaj na potwory. Las jest ich pełen. <laughs> Dziękuję i powodzenia. To trzeba będzie zmienić, bo wcale las, żadne, żadnego lasu już po prostu nie ma. Teraz musimy podejść do Fern, Ferngal. Dobrze, to podejdziemy sobie do tego Ferngala. To jest tam w ogóle, więc ja źle troszeczkę poszedłem. Po drugiej stronie miasta, no chyba mi do końca nie wyszło. Po drugiej stronie miasta, a może, nie wiem. A może jednak wyszło, nie wiem, nieważne. Pójdziemy tam do tego Ferngala i tyle. Chyba, że mamy tutaj więcej tych Ferngali, to wcale nie jest tamten, który ja chciałem, żeby to był. No kurde, jak daleko tam to jest do tego, do tej wieży. No dobra, trudno, no, trzeba będzie sobie poradzić. To jest RPG, no to tutaj często, często trzeba po prostu sobie jakieś tam dystanse, um, jakieś dystanse pokonać. Dobra, w ogóle to można kliknąć, tak, można kliknąć, żebym podszedł do Ferngala. Oj, 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 okej. Okay. Czyli podeszliśmy sobie tutaj. Zapomniałem, że tak można klikać, jak się jest w tej, w tej, tej. I okej, okay. i mamy tutaj wtedy strażnika wieży, z którym sobie porozmawiamy. No cześć. Chcesz się dostać do czarownika? Dobrze, ale musisz wiedzieć, żeby, a, że aby z nim porozmawiać, musisz zabić wszystkie potwory znajdujące się w obrębie tych murów. W obrębie. Musi być. Inaczej nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Jeśli to nie jest nic ważnego, lepiej się wycofaj. Jednak się podejmiesz. W takim razie, powodzenia. Okej. Okay. No i mamy koniec, koniec naszej tej. No ale, no dobrze. Na razie zapis zapisujemy to sobie. Oczywiście zastąp. Oczywiście zastąp, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie lajka, oczywiście, jeśli Wam się podobał, więc zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Siema, a następny odcinek już za tydzień.